Mariusz, nie chodzi mi wyłącznie o język ezopowy i o mruganie okiem. Chodzi mi też o pewną postawę. Taką troszkę chłodną obserwatora, takiego jakby entomologa przyglądającego się, a jednocześnie z ogromnym zaangażowaniem. Ale w tym jest rozumienie, bo ja mam... Tak, no właśnie, to jest niezwykły kunszt. Bo widać kunszt. Jak reporterka z jednej strony, no, ją, ten absurd tego ustroju tam akurat ją niebywale no, śmieszy, denerwuje, może nawet irytuje, ale ma rozumienie dla ludzi, dla zwyczajnego człowieka, który musi jakoś funkcjonować. I dla mnie na przykład elementem czegoś takiego jest taki zabieg, kiedy Hanna Krall powołuje tam do życia postać korespondenta zagranicznego. To znaczy, to jest Hanna Krall tym korespondentem zagranicznym, oczywiście. Ale pisze tam o sobie w trzeciej osobie, żeby dać do czytelnikowi do zrozumienia, że ten człowiek radziecki musi się wobec korespondenta inaczej zachowywać, nie może powiedzieć wszystkiego. Innym profilem stanąć, tak? A jak mu się wypsnie tam czasami coś, no to potem musi to zdanie ratować. I to jest... Sam ten zabieg powołania korespondenta jest takim, bym powiedział, taki życzliwości dla tego bohatera, żeby właśnie go obronić. To znaczy, żeby powiedzieć, że człowiek radziecki no, musiał tak mówić, nie w moim towarzystwie Hanny Krall, tylko w towarzystwie korespondenta zagranicznego. Ale człowiek radziecki budził współczucie. Naprawdę współczucie. I w tym tekście o lakierkach, o kobietach. Mam nadzieję, że jest. Bo mnie właśnie fascynuje ta umiejętność chłodnej obserwacji i jednocześnie empatii? Takiego, jakiejś empatii, osmotycznego wejścia. Dam wam przykład, bo ja tu jestem, ja w ogóle z pamięci mogę tę książkę recytować, bo to jest moja ulubiona. A ostatnio Roman Kurkiewicz mi powiedział, słuchaj, dlaczego ty wydałeś tę książkę? To była taka moja tajemnica. Wydawało mi się, że ja tylko ją znam. Że ja ze swoimi studentami ją tylko mogę analizować. Po co żeście to wydali? Ja mówię, aha, bo to też jest, była moja tajemnica. I słuchajcie, takie połączenie tego, o czym mówisz, czyli chłodu, a jednocześnie właśnie współczucia, że rozumiem. Aleksandra Pawłowna, gdy miała 32 lata, została głównym inżynierem fabryki zatrudniającej 6 tysięcy osób. Ma męża, inżyniera i córkę. Ma Moskwicza 408, którym jeździ w niedzielę za miasto. Ma mieszkanie, a w mieszkaniu dwa komplety mebli, czeski i rumuński. W dziedzinie mebli nasz przemysł jeszcze nie jest na należytym poziomie, mówi Aleksandra Pawłowna i w tym kunsztownym zdaniu udaje się jej pomieścić i krytykę, i poczucie proporcji, że w innych dziedzinach przemysł pracuje dobrze, i świadomość, w słowie jeszcze, że wszystko zmierza ku lepszemu. To jest taka proza... W tym jest próba zrozumienia też tego człowieka. Ja myślę, że poczucie chłodu może się brać z tego, że jest to proza bez ozdobników. A tak. Kompletnie niebarokowa. Koronek nie ma. Nie ma żadnych koronek, ale to daje siłę na naszą wyobraźnię. Liliowa jest okładka, bo to kobiety marzyły o butach w kolorze lila, o lakierkach w kolorze lila i zrobiliśmy liliową właśnie taką. Czy to takie były te lakierki? Mniej więcej w tym jakim kolorze? Ja ich nie widziałam. Bo nigdy ich nie było. One ich też nie widziały, tylko marzyły. Wyobrażasz sobie lakierki w kolorze lila? Sądząc z waszej rozmowy, reportaż się świetnie nadaje na rozpisanie, na dialog. Zresztą są fragmenty fantastycznych dialogów w tych książkach i jest tekstem, który dobrze teraz funkcjonuje na deskach teatrów, prawda? Tego chyba wcześniej nie było, ale są reportaże, które goszczą w teatrze. Ale powiem wam, no tak, jeśli chodzi o Hannę Krall, no to jest nazwisko hitowe. Ale nasza pierwsza książka z tej serii, Wiesława Łuki, Nie oświadczam się, no mimo wielkiej mojej miłości do Łuki, to jednak no, nie było to nazwisko, które było na ustach wszystkich w ostatnich latach. Ta książka to jest kryminał reporterski. Jestem w połowie właśnie. Naprawdę ma ogromne powodzenie. Już robimy dodruk. To jest właściwie taka odpowiedź reportera na zainteresowanie kryminałem, na Miłoszewskiego. Opowiedzmy, bo to jest historia potwornej jakiejś zmowy milczenia, zbrodni. W czasie pasterki. Tak. Pewnie, pod Połańcem. Pod Połańcem. Zostaje zabita rodzina trzyosobowa, plus czwarta osoba to jest dziecko, które ta jedna z ofiar nosi w swoim łonie. Zabijają sąsiedzi, poszło o kradzież kiełbasy na weselu. Wszystko to się dzieje w trakcie pasterki.
niektórzy sprawcy wracają na tę pasterkę, a na całość patrzy około 30 osób z autobusu, które świadkowie. Świadkowie, którzy potem... Zmowa milczenia. Zmowa milczenia, sąd nie może dociec prawdy. Wiesław Łuka 3 lata poświęca tej sprawie, ciągle im tam towarzyszy... na sali sądowej, na wsi i tak dalej. Zmowa milczenia jest wymuszona w ogóle jakimś takim rytuałem. Przysięgą na krzyż, na różaniec i na krople krwi. Podpisywaniem na krople krwi. Krwią. Tak. I słuchajcie, to się właśnie dzieje w Polsce w 20 wieku. 76-7 tak. rok, tak. Chciałam zapytać was o rolę przypisów w tych książkach, dlatego to jest że mój konik. Tak? To też mój konik. No, musieliśmy tutaj to jest mój konik, a nie tak? twój konik. Chciałam się, niektóre nie, jest przepisy wydawały mi się... Dobrze, że są? Tak. My uznaliśmy, że w tych książkach, w tej serii właśnie faktyczny Dom Kultury, bo skoro Dom Kultury, no to uczymy czegoś, wychowujemy, a ponieważ jest zainteresowany, znaczy głównie młodzi ludzie kupują te książki, jak zauważyłem przynajmniej w tej księgarni, którą prowadzimy jako Instytut Reportażu, wiemy, że młodzi nie wszystko już łapią. I ja zrobiłem taką sondę, co to jest kołchoz, bo tu się pojawia i sowchoz, i kołchoz. No i nagle naprawdę wykształceni młodzi ludzie mówią kołchoz, kołchoz, to coś z wojskowości rosyjskiej. Ja mówię, a może radzieckiej? O tak, to coś z wojskowości radzieckiej. No, ale, więc, w pewnym sensie, ale bardzo no, daleka analogia. W pewnym sensie. Więc trzeba wyjaśniać i kołchoz, i my nawet wyjaśniamy PZPR. Po prostu są takie czasy, że trzeba temu czytelnikowi oswoić materię, dać mu to w przypisie, to nic złego, a tylko przyczyniamy się do prawda, wyższej samowiedzy i wykształcenia. Także dajemy takie przepisy. Już nadszedł ten czas.